Sponsorem PGE GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna. Panie Arkadiuszu, dzisiaj oficjalnie witamy tutaj pana w Bełchatowie. Długo się pan zastanawiał nad tym podpisaniem tutaj tej umowy, póki co wypożyczenia do Bełchatowa? Czy długo się zastanawiałem? No wiadomo, z Legii ciężko się odchodzi, zwłaszcza gdzieś tam po nieudanym pół roku. Chciałem tam zostać, dalej powalczyć, no ale stwierdziłem, że potrzebne mi jest granie, bo rok czasu bez grania to też by było nieprzyjemnie, także zdecydowałem się na ten ruch. Tutaj trener wyciągnął do mnie rękę, dał mi jakieś tam malutkie zaufanie i muszę gdzieś je tam spłacić. Z jakim nastawieniem wróciłeś tutaj na te swoje stare śmieci? No na pewno z takim nastawieniem, żeby walczyć, żeby się gdzieś odbudować i pokazać, że naprawdę gdzieś tam potrafię jeszcze grać tą piłkę i udowodnić przede wszystkim sobie, że po prostu dam radę. Żeby Bełchatów dobrze gra. Bramka, że napastnik strzela bramki, to czasami tak bywa, czy się zablokuje, czy nie. No ja szedłem tutaj z myślą, może, żeby wzmocnić, żeby odbudować też swoją formę, żeby pańszczyzny nie zrobić. Także wspomóc tą drużynę, żeby została w tej pierwszej części tabeli, żeby miała spokój. Mieliśmy w planach jeszcze jeden transfer. Gdzieś tam pracujemy nad nim. Nie chcę mówić w tej chwili ani o pozycji, ani konkretnej, ani o nazwisku. Na pewno jest to strefa tam zawodników ofensywnych. Zobaczymy, tak, bo to nie jest takie proste pozyskanie Arka Piecha. Też to wszystko trwało miesiąc czasu, trudnych rozmów, wysiłku w tym wszystkim. No i cieszymy się, że jest z nami, że poszerza rywalizację, że wzmocni siłę ataku. Wiadomo, teraz zwiększyła się konkurencja. Myślę, że może to wpłynąć bardzo korzystnie na pozostałych zawodników, bo ci, którzy dotrą gdzieś tam na pierwsze spotkanie, to na pewno w takiej rywalizacji koniecznie muszą dać jakość. Rywalizacja na pewno będzie ciekawa między tobą, między resztą też zawodników. Znaczy nie było gry, może na wysokim poziomie nie było gry, ale tam w tej Belgii trenowali, grałem w drugiej drużynie co tydzień te spotkania tam z rezerwami, czy Anderlechtu, czy Standardu Liège, także to też spotkania były fajne, jak z każdej drużyny zeszli zawodnicy z pierwszej drużyny, także o takim, że nie grali, czy nie grałem, to tak nie mogę powiedzieć tego, że nie jestem bez grania, może na wysokim poziomie to tak, ale no wiadomo, no, to nie była ekstra klasa, teraz zawodnicy są zdecydowanie lepsi, jest lepsza drużyna i walczę. Ta pierwsza faza to ładowanie akumulatorów, tak. W tej chwili jest taka większa objętość treningowa, bo przede wszystkim ta wytrzymałość to jest ten fundament pod inne elementy motoryki. Na tym się skupiamy, ale jak też było widać od samego początku, powiedzmy, no, objętość treningowa duża, ale też bardzo dużo piłki w tym wszystkim, także że jest troszkę biegania, ale dużo więcej to bieganie z piłką. Walczysz, kibice o tobie na pewno nie zapomnieli, no tutaj już sławetnym, sławą odbił się wywiady i sławetne frytki, za te frytki być może też ci się trochę po uszach oberwało, właśnie, bałeś się trochę tego, jak tutaj zostaniesz przyjęty na tej naszej ziemi? Nie, raczej się nie bałem, to ci, co po prostu są ze mną bliżej, to wiedzą, na jakiej to było zasadzie i tak dalej i pewne słowa zostały tam w tym wywiadzie przekręcone, ja tam je potem w sporcie prostowałem, do niewielkiej liczby to doszło, ale tam ci moi najbliżsi, ja to generalnie był Mam bardzo dużo kolegów, znajomych, którzy tutaj też są kibicami, także wszyscy bardzo, bardzo mile, serdecznie, czy dzwonili, czy pisali gdzieś tam na różnych portalach, że po prostu, że fajnie, że jestem i oni gdzieś tam dają mi takiej motywacji do tego. Konkretne cele na tą piłkarską wiosnę w Bełchatowie? Konkretne cele? No przede wszystkim dobrze przepracować na razie ten okres przygotowawczy, bo skupiamy się na każdym najbliższym dniu, a później będziemy sobie wyznaczać cele. No wiadomo, że tym celem takim drużynowym jest ten awans do ósemki i na tym jako drużyna się skupiamy. Sponsorem PGE GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna.